Cześć, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, a to jest odcinek z Eurotracka. Totalnie dla osób początkujących, również odcinek dedykowany Matiemu, mojemu stałemu widzowi. Pozdrawiam ciebie, Mati, gorąco i serdecznie, dziękując za tak ogromne wsparcie, jakie ostatnio od ciebie dostałem. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się przyda. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie tutaj sobie kliknąć na karcie playlistę z Eurotracka, tam jest odcinek, którym już pokazywałem na koncie lekko rozwiniętym, jak tutaj zacząć w ogóle w Eurotracku, ale stwierdziłem, że założę całkowicie nowe konto od zera i krok po kroku wam pokażę, żebyście widzieli, jak to też u mnie wygląda. Czyli część informacji powtórzy się z tamtego poradnika, ale będziecie mogli to zobaczyć po prostu od zerowego levelu. Na początku pojawia wam się takie okienko, w którym musicie wybrać miasto, w którym chcecie startować. Ja akurat, ponieważ jestem z Poznania, Poznań miasto, Doznań, wybieram sobie Poznań. Czy chcesz przejść samouczek? No ja akurat nie chcę przechodzić samouczka, jeżeli ktoś z was ma potrzebę, to możecie to kliknąć, natomiast to też bym nie polecał, bo tak naprawdę samouczkiem będzie to wszystko, co wam pokażę. Także moi drodzy, to zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Witaj w grze Euro Truck Simulator 2. I teraz oczywiście tutaj jakieś tam rzeczy będą pisali, wiadomo. I teraz wam pokażę, być może będę też rozwijał to konto, będę je levelował i w kolejnych odcinkach będziecie widzieli, jak po prostu te poziomy moje wzrastają. Na początku dostaliśmy jakieś Volvo, mamy jakiś garaż. Nawet bym się obawiał, że to chyba nie jest moje Volvo, ale zaraz się o tym, moi drodzy, zresztą przekonamy. No tutaj akurat jakiś Halloween nam się włącza. Zobaczcie, w tej chwili praktycznie wiele rzeczy jest niedostępnych. Nie mogę zarządzać ciężarówkami, naczepami czy kierowcami, ani garażami, nawet do banku nie mam dostępu. Jedyna w sumie taka opcja konkretna, no to jest moja kariera, gdzie mam, zobaczcie, zero expa. Nie mam nic, nie przejechałem żadnej trasy, nic, kompletnie nic nie zrobiłem. Także na razie nie mogę sobie pomarzyć, więc będę musiał po prostu zrobić jeden kurs, który będzie kursem. Tutaj jest szybkie zlecenie z toku, także będę musiał pojechać. Akurat pierwsze zlecenie, jak widzicie, no jest tutaj w euro, bo ja właśnie będę musiał to też sobie ustawić. Stan konta 2000 euro. To wszystko, słuchajcie, w ustawieniach sobie poustawiamy. Ja wam pokażę przy okazji też, jak mam tutaj to poustawiane. Nie robię jakichś, wiecie co, wielkich na razie, jak widzicie, średnie są ustawienia, jeśli chodzi o te krajobrazy i to wszystko raczej mam jako średnie. I na razie tak sobie zostawię. Jeżeli macie słabszy sprzęt, no to też wam bym raczej tutaj polecał na średnie. To wszystko sobie zostawimy, dobra. Akurat ta grafika jest w tej chwili mniej ważna, no każdy sobie wie, jak ustawić to po swojemu. Natomiast jest ważniejsza rzecz, to skalowanie zazwyczaj większe sobie ustawiało niż 100%. Natomiast bardzo ważna rzecz, moi drodzy, no to kwestia oczywiście muzyki. Na szczęście jej w menu tutaj nie mamy i to jest najważniejsze, bo nie chciałbym, mam na zero. Czy coś tu jeszcze zmieniać, to już każdy po swojemu niech ustawi. A tam wolę tego na razie nie zmieniać, bo nie czuję takiej potrzeby, ale tu jest najważniejsza rzecz, czyli preferencje dotyczące gry. To jest jakby ta cała podstawa. Oczywiście macie wykroczenia drogowe, macie symulacje drogowe, symulacje zmęczenia. Ja wam na początku polecałem to wyłączyć. Włączyć to na przykład, jak wbijecie tam któryś level. Na początku dlaczego? No, oczywiście, jeżeli chcecie za wszelką cenę grać realistycznie w Eurotracka, czyli jak najbardziej jeździć prawdziwie, no to zostawcie to. I będziecie się po prostu na własnych błędach uczyli, dostając mandaty. Polecam taką opcję. Moim zdaniem nie ma co sobie też ułatwiać. Natomiast ja ci doradziłem opcję kompromisową, aby parę kursów, 2-3 dosłownie kursy zrobić, zobaczyć jak się jeździ, jak się czujesz i później to włączyć. Żeby po prostu też, wiecie, nie zbańczyć na drobiazgach. Ale jak lubicie wyzwania, a wśród moich widzów na pewno są ludzie inteligentni, ambitni, także śmiało możecie od początku to zostawić. Ja właśnie to zostawię, bo też jestem ambitny. Akurat sobie zawsze na maksa ustawiałem. I teraz tak, doradca drogowy. Tutaj sobie ustawiam zawsze dla aut osobowych. To jest bardzo ważne, moi drodzy, bo
Też chodzi o to, żeby te ograniczenia były takie, za jakie możecie dostać mandaty. I wtedy, jeśli doradca drogowy ci mówi, że przekraczasz prędkość, to musisz zwolnić. O, ostrzeżenie o nadmiernej prędkości. Nie ukrywamy doradcę drogowego, zostawiamy. Tu nie widzę takiej rzeczy. Tryb nawigacji, tak, zawsze najlepszą mam. I to sobie zrobimy. Zdarzenia drogowe, niech i będzie 50%, spoko, ale ja objazdy sobie daję tam na symboliczny 1%. Na razie, nawet jak sobie ustawicie mniej, się nic nie stanie. Deszcz to wiadomo, jeździ się gorzej, to już ja zazwyczaj daję więcej, ale teraz zostawimy tak jak jest, bo też zaczynamy. Strefy czasowe. Nie jeździmy w takich strefach czasowych, więc nie wiem, czy jest sens. No i pokaż blokery, to jest bardzo ważne, żeby tutaj pokaż filmiki oczywiście wyłączyć, bo to bez sensu, zamula tylko nam czas gry. Natomiast tutaj pokaż blokery, tego bym nie wyłączał. Blokery to są te takie X-y na drodze i lepiej je zostawić. Prosty automat, czym to się różni? Jeżeli masz prosty automat, a na przykład grasz na klawiaturze, to strzałka w przód będzie przekładaniem biegu w przód, ale jeżeli naciśniesz hamulec, czyli strzałkę w tył, no to też tak samo biegi się zmienia. Mnie to osobiście nie odpowiada, wolę prawdziwy automat. I polega to na tym, że wtedy strzałka na przykład w dół jest hamulcem, a żeby zmienić bieg na wsteczny, to tam sobie trzeba kontrol dwa razy wcisnąć, bo się robi neutralny, później się robi R, czyli wsteczny. I tak jest według mnie lepiej. Tu są jeszcze jakieś tam inne rzeczy, to możecie sobie ustawić, aczkolwiek nie musicie, to jest już wasza sprawa. Nie wiem, czy przypadkiem ten moment obrotowy też nie zwiększałem, bo lepiej to jeździ. Także nie mamy, ogranicznik prędkości. No, ja to sobie raczej wyłączam, moi drodzy, i tutaj bym polecił raczej wyłączyć. No i w zasadzie chyba tyle. Realistyczne zużycie paliwa możecie włączyć jak chcecie, nie musicie. No i tu więcej chyba nie ma nic takiego. Jeszcze bym włączył, moi drodzy. Wiecie, co bym tu jeszcze włączył? Bardzo ważną rzecz właśnie, żeby nie było euro, tylko żeby były złotówki. Jednak wolałbym w złotówkach grać. O, nie. Jest polski, dobrze. Udało mi się, ale nie GPP, tylko PLN. Kiedyś była taka piosenka. Jaka, kochanie, twoja cena? Wolisz w dolarach czy w PLN-ach? Bardzo fajna nutka. Ale zapomniałem w tej chwili, kto to tam śpiewał. I teraz słuchajcie. Jedna rzecz, która jest dosyć jeszcze istotna, ale mi gdzieś ona uciekła. No, według mnie najważniejsza. Nie wiem, czy to przypadkiem nie było w dźwiękach. I raczej musimy wrócić do dźwięków. Bo słuchajcie, to jest bardzo ważna opcja, ułatwiająca wam jazdę, bo na początku będziecie mieli problem z ogarnięciem mapy. A ja generalnie sobie włączam tutaj... O! Włącz nawigację głosową. Lubię, jak Iwonka do mnie gada, no ona akurat się nazywa Ania, na co Piotrek wstaje i ostatnio zwraca uwagę, także jak ktoś chce, może jak najbardziej mieć po angielsku, ja sobie biorę Anię po polsku, to jest jej głos. Znaleziono sygnał GPS, system gotowy do pracy. No, wolę Anię niż faceta. No i ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości. Możemy dać pewnie, że tak. Dobra, także mamy to ustawione, no i mamy bardzo krótki kurs na początek, no niby 5 godzin. Nie wiem, co to za kurs, gdzie, skąd i ile expa, ale to myślę, że już zobaczycie po zrobieniu kursu, no bo czy tutaj mógłbym coś wam pokazać? Tak na szybko może tak, jeżeli chodzi o sterowanie. Czyli tak, na przykład wciskamy sobie jedyneczkę na klawiaturze, wchodzimy do ciężarówki. Auto, jak widzicie, nam się samo odpala. Gdyby wam się nie odpalało, to trzeba wcisnąć E. Shift, raz wciśnięty, przełączamy wtedy hamulec. I teraz z takich ciekawszych rzeczy. F5, tak widzicie, GPS-a sobie możecie zmieniać, że on może być daleko. Może być tak totalnie blisko, jakby ktoś chciał. A ja wolę zazwyczaj tak. Wtedy GPS wam pokazuje, jak jechać. Jakby ktoś chciał, oczywiście, tak jak ja, elegancko, to migacze. A, jeszcze jest jedna ważna rzecz, żebyście mandatu nie dostali, bo na początek dostaniecie
Dwa razy trzeba wcisnąć L. Tak, dwa razy, żeby włączyć, moi drodzy, światła. W lewo. Światła są bardzo ważne, aż tak wam pokazuję, że nie patrzę, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie, tylko po prostu się pakuje na drogę. Także migacze. Migacze to są te takie kwadratowe nawiasy, klamry jak kto woli. Klamra, wiadomo, prawa, no to migacz w prawo, klamra lewa, migacz w lewo. I teraz się pewnie będziecie dziwili, co ja tu mam za lusterka. To jest znowu wciśnięcie przycisku F2. Zobaczcie. Jak wciskacie F2, ja sobie to tak zawsze tutaj ustawiam, że mam takie pomocnicze lusterko i sobie widzę, jak tam naczepa na przykład nachodzi, czy wjeżdża na chodnik, czy nie. A nasz wielki kurs, jak na pierwszy, to nawet nie mam co robić pauzy, bo nie wiem, czemu mi tam 300 km pokazywało, jak my tu mamy, moi drodzy. Zobaczcie. I tu się wam chyba pojawi komunikat, żeby... Aha, tu nie mamy wyjścia, to musimy Enter. I teraz tak, ja sobie oczywiście to już automatycznie robię i staram się oczywiście, jak widzicie, staram się wybierać miejsce parkowania, żeby po prostu, no wiecie, mieć więcej expa, jest on nam potrzebny. Możecie oczywiście, jak chcecie się pobawić, możecie sobie jak najbardziej, zobaczcie, moi drodzy, tutaj na dwójce. Dwójkę wciśniecie i możecie się pobawić. Czy nam się od razu uda tak zaparkować, jak wam pokazuję, tego też nie wiem, ale będziemy próbowali. Pamiętajcie, że wtedy działają troszeczkę inaczej, zobaczcie te. Więc ja w tej chwili mam niejako na biegu. Oj! Troszkę, czekajcie, troszkę do przodu podjedziemy sobie. Czyli teraz dwa razy shift, żeby troszkę na ten bieg podnieść. Hamuję. Dwa razy kontrol i elegancko, moi drodzy, zobaczcie. Ja tutaj, zwróćcie uwagę, nie specjalnie gazu nie duszę na początku, ja dopóki się nie nauczę, znaczy ja wam tak polecam, tak? Jak chcecie perfekcyjnie zaparkować, nie chcecie tam za dużo jeździć, prawo w lewo, z czasem nie ma sensu się, wiecie, spieszyć za bardzo, zobaczcie, ja tam troszkę gazu teraz dodaję, bo już gdzieś tam to w miarę opanowałem, nie mówię, że idealnie, ale w miarę, ale też tak zaparkowałem, nie za bardzo. Ale dobra, zobaczcie, liczy się naczepa, a nie ciężarówka, także wciskacie te, rozprzęganie, dostawa dostarczona. No pierwsza dostawa nie jest jakaś, jak widzicie, skomplikowana. Doskonale, no trudno byłoby tu ładunek uszkodzić, już 40 expa dostałem, no ale i tak potrzebuję 200, także i tak będę musiał, moi drodzy, jeden kurs zrobić. I tutaj oczywiście sam kurs pominę, bo myślę, że no po co wam to pokazywać. Natomiast wygląda to w ten sposób, jak robimy, jest rynek pracy, zobaczcie, wszystko inne macie niedostępne, mamy 10 tysięcy na koncie, musimy zarabiać pieniądze, żeby kupić pierwszą ciężarówkę, skoro no teraz akurat zobaczcie, możemy wybrać z Poznania, możemy wybrać z Warszawy, tutaj ewentualnie z Hamburga, to nie jest tak, bo nie byliśmy w tych miastach, ale to jest szybkie zlecenie, jak widzę, no mógłbym gdzieś tu w Rumunii sobie na przykład w Bukareszcie wybrać, jakieś szybkie zlecenie, na przykład Volvo, a może wezmę sobie właśnie w Bukareszcie, żeby wrócić trochę na te klimaty, że tak powiem. I zobaczcie, robimy przyjmij zlecenie, jesteś jakby już od razu w ciężarówce, bo to tego nie wykonujesz swoją własną ciężarówką, tylko ciężarówką na zlecenie. Także tutaj jest też możliwość, żebyście mogli właśnie w ten sposób miasta odkrywać. Pamiętajcie, że jeżdżąc z ciężarówką, pracodawcy nie płacicie za paliwo. Zobaczcie, mamy jakieś tu stropy, ja nawet nie patrzyłem sobie ziemy. Ale tutaj też wam pokażę, jak włączamy silnik. Dwa razy L, włączam się światła. Jeśli wciśniecie K, będziecie mieli nawet światła długie. Także tutaj mamy na luzie, więc trzeba shift i jedziemy. No ja to tutaj sobie pojadę te 200 km, już nie będę wam z tym przynudzał, natomiast tak jak widzicie, sama jazda nie jest aż na tyle skomplikowana, tylko teraz pytanie, czy ja dobrze jadę, żeby stąd wyjechać? Mam nadzieję, że tak, ale chyba jednak nie. A? Dobra, prosto mogłem jechać. A, widzicie? Nie jest to tak zawsze idealnie, jakby się chciało. Jakąś nową wiadomość dostałem.
pewnie coś tam mi proponują, jakiś kredyt, ale nie, moi drodzy, żadnych kredytów na początek. Odradzam, bo to nie ma sensu, lepiej zarobić w ten sposób, kupić swoją pierwszą, moi drodzy, ciężarówkę, którą dacie pracownikowi, dokładnie, moi drodzy, dacie mu pracownikowi swoją pierwszą ciężarówkę, a wy, o, nawracanie mi coś ciężko idzie, ale nie chcemy tu nic uszkodzić. Naczepę dostaliśmy skrętną, nie wiem, czy ona tam będzie kręcić, chyba kręci. Dobra, próbujemy, moi drodzy. Trochę spieprzyłem, zagadałem się, chciałem wam coś powiedzieć i... Ale spokojnie, tu nie ma się co spieszyć, damy radę. Ja sobie wolę oczywiście ze środka. Powinniśmy wykręcić. Nie jestem sobie na razie na ten moment w stanie, słuchajcie, wyobrazić, jak może fajnie się grać, jeśli się ma... Już objedziemy może. Jeśli się ma klawiaturę, znaczy jeśli się ma kierownicę i wiecie, na przykład tak niektórzy mają kierownicę i 3 monitory, nie? To może być coś naprawdę niesamowitego. Dobra, tu jest wyjazd. No czasami widzicie w tych niektórych firmach jest oczywiście z tym problem. Ale słuchajcie, robiąc takie zlecenia, swoją drogą jadę takim samym Volvo, jakie i bym miał ja. Znaczy, jakie mam wiadomo. Skręć w prawo. Stój, gościu. No czemu nie stanął? Ale fuks, no. Już myślałem, że mu przydzwonię. No, także jeśli chodzi o to, drodzy, oczywiście migacze się bawimy, wiecie, kulturka pełna. Ja sobie zrobię to zlecenie i wam pokażę efekt na końcówkę i to ja myślę, że... O! Zobaczcie, co właśnie robi nam nasza Iwona, zwana Anią. Mówi, że jadę za szybko, dlatego te komunikaty właśnie o wykroczeniu prędkości są fajne, tym bardziej, że pamiętajcie, że mamy mandaty włączone, więc one są dosyć srogie. No i co tu jeszcze takiego bym powiedział na samym początku, to... Właśnie to, co mówiłem, zanim się zgubiłem z wyjazdem. Do skrętu w prawo. Czyli, moi drodzy, właśnie te kursy już gotowymi ciężarówkami. Ja mam wrażenie w ogóle, że jadę swoją ciężarówką tą z, kurczę, drugiego kąta. Nie wiem, czy ja mogę u siebie pracować na zleceniach, bo powiem, że moja ciężarówka ma 30 tysięcy przebiegu i identycznie wygląda, ale już nie będziemy, nie, ale nie jest biała, moja nie jest biała, moja jest inaczej, dobra, zbieg okoliczności. No i tak sobie będziecie brali te zlecenia, słuchajcie, i wiadomo, że będziemy skręć w prawo. Z czasem zyskiwali ten exp. Pamiętajcie, że za uszkodzenia też wam ubiera expa, więc musicie tak jechać, żeby nie uszkodzić towaru ani ciężarówki. Ale zmierzam do tego, że robiąc takie właśnie zlecenia, ma to sens taki, że wy w tym momencie, moi drodzy, będziecie no po prostu odkrywali miasta, co wam się też przyda z czasem. I zobaczcie, tutaj po prawej stronie, na tym naszym GPS-ie mamy 90 w kółeczku i ograniczenie do 90 i tyle możemy jechać. Jeżeli to byśmy przekroczyli, no to będzie mandacik. Dlatego włączyłem dla aut osobowych, bo z ciężarówkami to jest trochę bez sensu. Moim zdaniem to ograniczenie. Dobra, to moi drodzy, ja tutaj zrobię pauzę, bo myślę, że to nie jest aż tak istotne, żebym całą drogę wam gadał jadąc. Szczególnie, że grafikę mam na razie ustawioną na średnich. Czy tragedii nie ma? Na pewno w tym Eurotrucku się fajnie to zmieniło. Tragedii widzę, że nie ma graficznie. Ale jestem ciekaw, jak by to wyglądało, gdybym ustawił na ultra wszystko. I pewnie tak zrobię. O, 90. 90 dobiłem. Trzeba zwolnić, widzowie. Także ja to dowiozę, pokażę wam efekt na końcu, tutaj się na chwilę spauzuję. Co do jazdy, mogę nagrać osobny poradnik, ale nie mam jakichś specjalnych rad, jak jechać.
Dobra, to akurat nie pauza przed. Przedterminowa. Moi drodzy, pauza przedterminowa, bo chciałem w lewo. Chciałem zakręt wejść. Myślałem, że się rozwalę i zamiast hamulca nacisnąłem pauzowanie nagrania, ale teraz już spauzujemy, moi drodzy, i widzimy się za chwilę, jak dokończę zlecenie. No jak widzicie, moi drodzy, już dojeżdżam. O, jaki miły kierowca, puścił mnie, bardzo miło, dzięki ziomuś, kulturalni ludzie. I oczywiście weźmiemy... Oj. Za szeroki łuk wziąłem. Widzicie, zdarza się każdemu. Na szczęście bez uszkodzeń się obyło. No i o co mi chodzi? Będziemy brali zawsze, celowo właśnie wam to chcę pokazać, że bierzemy zawsze, słuchajcie, te trudniejsze parkowanie. Ja wiem, że ono, jak sama nazwa wskazuje, jest trudniejsze, ale daje nam na pewno więcej expa. Dobra, Iwona, tam gadasz bez sensu. Każda kobieta, dużo gadasz. No, także wybieramy, słuchajcie, to... wiecie. 40 expa. No i to nie jest jakieś, jak widzicie, może kosmicznie trudne, tylko będzie trzeba elegancko jakoś z tym betonowym czymś, czy metalowym, nie wiemy, co tu wieziemy. Raczej bym stawiał, że to jest metal. Ja tu jedyne, co... mogę wam właśnie doradzić, jak chcecie sobie troszkę ułatwić, to jest takie ułatwienie, bym powiedział, legalne. No to właśnie z kamery numer 2. Parkować. Oczywiście są zaawansowani, wytrwali gracze, którzy jak najbardziej, moi drodzy, i z kamery pierwszej, z kabiny parkują. No i bardzo takich ludzi szanuję, nie powiem. Może ja się tego też nauczę. Na razie jakoś tak... Znaczy nie, że nie umiem, tylko może lenistwo. Albo wygoda bardziej. Bo nie, wtedy wiem, żebym... Znaczy inaczej. Jeszcze inaczej. Moi drodzy, najłatwiej po prostu... Fajnie jest robić oczywiście parkowanie z kabiny. Wiadoma sprawa. Ale myślę, że jeżeli ma się kierownicę, nie? Jeżeli masz kierownicę, no to jest to opcja bardzo... Według mnie... Ciekawa. Zobaczcie, nie musicie zawsze dodawać tego gazu, on trochę tam sobie jedzie, możecie, jak na początku chcecie go wyczuć, jak ta naczepa idzie, żeby tak nie jeździć przód, tył, wiecie, nie musicie tak nerwowych ruchów robić. Możecie w każdej chwili wcisnąć Enter i oczywiście stracić exp, jak najbardziej możecie. No możecie, widzicie, powoli on sobie jedzie do tyłu, ja go ustawiam, powinniśmy raczej się tutaj... Powinno raczej zaakceptować. Mam nadzieję, że raczej się zmieściliśmy. I na zielono nam się zaświeci to. Troszkę. Chyba jednak... Dobra. Chyba jednak nie podoba im się mój styl parkowania. Musimy troszeczkę odbić. Widzicie? Nie zawsze się to uda. Szczególnie z tak długą naczepą, ale jest to zabawa, jest to dla mnie, to jest tam fajna frajda, także nie ma co. Nie ma co, moi drodzy. Dla mnie jest to fajna zabawa, także mi to sprawia radość. Dobra. Sama ciężarówka nie ma tu większego znaczenia. Kiedyś myślałem i to tak błędnie po prostu jest narysowane. Teraz musi być git. Dobra, widzicie, mamy na zielono, wciskacie te. Sama ciężarówka nie ma większego znaczenia, jak nią zaparkujecie. Najważniejsza jest oczywiście naczepa. Także drugie mamy jako doskonale zlecenie. Zobaczcie, 15 tysięcy zarobione, pierwszy poziom zaliczony. I dlaczego właśnie wam to pokazuję, dlaczego to nagrywamy? No zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem w odcinku poprzednim, więc tu jakby nie będę się dalej rozgadywał, no ale w skrócie powiem tylko, na początku musicie dodawać długodystansowca im. Każdy kolejny level, każde kolejne osiągnięcia, róbcie zdolności na długodystansowca na full. Da wam to o wiele dłuższe trasy, wiadomo, więcej kasy, a później będziemy to uzupełniali. Zresztą będę wam swoje postępy w grze pokazywał. Tutaj pewnie dostaliśmy ofertę kredytową, ale absolutnie, moi drodzy, nie. Możemy odwiedzić dealera ciężarówek, bo zobaczcie, odblokował nam się z pewnością bank, prawda?
No ale tak jak mówię, nie będziemy korzystali, bo to są opcje kuszące, tutaj 400 tysięcy pożyczyć, kupić ciężarówkę, ale jest to bez sensu. Jest to bez sensu na tym etapie. Lepiej jeszcze parę kursów, myślę, że zrobić, zarobić na pierwszą ciężarówkę, którą byśmy kupili dla pracownika. Możemy na razie odwiedzić dealera tylko i wyłącznie, słuchajcie, we Wrocławiu. Kup online, zobaczcie, nie będzie działało, ale specjalnie kliknąłem, żeby wam pokazać, bo nie kupiliśmy, ale możemy zrobić odwiedź i sobie zobaczymy. Znaczy bardziej wam chciałbym pokazać. Volvo nie jest najlepszym. Znaczy tak jak lubię Volvo i dla mnie uważam, ono jest najlepszą ciężarówką dla mnie, tak dla pracowników nie. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, cena katalogowa to jest 530 tysięcy. To macie najtańsze Volvo. Ja bym wam bardziej polecał iść, wiecie, dla jakąś Scanię na przykład kupić, tylko no na razie nie mamy tych salonów odkrytych, wiadomo, musimy troszkę tej mapy świata odkryć. Tutaj jak klikniecie mapa świata, to wam pokazuje, czyli byliśmy we Wrocławiu, byliśmy w Poznaniu i tak naprawdę no tutaj nam odkrył ten Bukareszt cały. Nie? Krajowa, to są Węgry tutaj. Także będziemy teraz stopniowo mapę odkrywali. Ja mam oczywiście DLC, także mam Skandynawię, mam Litwę, Łotwę, Estonię, mam West Balkans, no i chyba to wszystko, no i Turcję, chyba to wszystko. Nie mam, jak widzicie, Włoch, nie mam Francji, nie mam Iberii. Według mnie ta Iberia jest za droga, a Włochy i Francja może z czasem, zobaczymy. I teraz jeszcze jakoś Grecja ma być niebawem zrobiona, także zobaczymy. Ale na razie wystarczy tego tutaj kombinowania. Ja myślę, moi drodzy, że na dzisiaj ten poradnik w zupełności wystarczy. Pokazałem wam to w praktyce, jak to wygląda. Stan konta mamy 26 tysięcy, także możecie obserwować moje postępy w Eurotracku z czasem. Trzymajcie się, do następnego odcinka i bardzo mi miło będzie, jeżeli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem i udostępnisz ten film osobom interesującym się Eurotrackiem. Każdy zasięg dla mnie jest bardzo, bardzo ważny i docenia to moją pracę oraz motywuje do kolejnych odcinków. Trzymaj się, wspaniałego wieczoru, dnia, czy jakiejś nocy, kiedykolwiek to oglądasz. Cześć!